Dobrze, czyli wracamy teraz. Wróciłem do Was, moi drodzy. I teraz tak. Wcześniejsza część, jeżeli wrócili sobie do wcześniejszego wideo, była na temat tego, jak spotkałem się z panią doktor, tutaj po ślubie w Norwegii. Ja sobie tutaj piję, wiecie, decaf, czyli kawa bezkofeinowa. Bardzo polecam. Jest to takie placebo właśnie, ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, jeśli macie jakieś problemy ze snem i chcecie to wyregulować, nie powinniście spożywać kofeiny, ani niczego, co jest pobudzające od godziny 20, przynajmniej 4 godziny przed snem. Tak samo nie powinno się jeść, aby dać organizmowi już te reakcje takie, wiecie, bardziej bym powiedział, żeby ustabilizować równowagę organizmu przed pójściem spać. Bo sen powinien być wypoczynkiem, a nie obciążeniem i katuszem i pracą dla organizmu wtedy, kiedy śpimy. Czyli decaf, polecam decaf. Wiem, że teraz znowu pewnie sobie pomyślicie, co za głupota, kto pije kawę bezkofeinową. No ktoś, kto chce mieć smak kawy, mieć ciepły napój, który przypomina poranny napój, ale chce iść spać wkrótce, bo tam nie ma w ogóle kofeiny. Więc jest to trochę tak jak wino bezalkoholowe, które lubię czasami, kiedy mam te półroczne lub roczne posty z wyłączeniem alkoholu. I też pewnie dla niektórych ludzi piwo bezalkoholowe, czy tam wino bezalkoholowe, to jest jakiś bezsens. No ale jednak, wiecie co, to jest trochę tak, że jeżeli nie lubicie zmian i lubicie po prostu jechać tak jak reszta, po prostu jak te baranki jeden za drugim lecieć, wprost, nie wiem, w paszczę lwa, chociaż barany i lew to chyba nie to zestawienie. No ale dobra, tam się jakoś tak mówiło, że tam jak baranki na rzeź jeden za drugim, nie? No to zostańcie z tym, że wiecie, że alkohol jest super, trzeba pić co tydzień przynajmniej, bo inaczej się nie da rady spotkać ze znajomymi. I po prostu, skoro taka strona jak my, którzy potrafimy zmieniać swoje życie, mówię o takiej grupie ludzi, poniekąd nie oceniamy Was, ale jeżeli Wy oceniacie nas w takim negatywnym aspekcie, powinniście sami tego spróbować, to zobaczycie, jakie to jest czasami pożyteczne. No ale dobrze, ale nie o tym mowa, mieliśmy wrócić do tej rozmowy z panią doktor. I teraz tak, teraz mieliśmy poruszyć te aspekty takie jak aktywność fizyczna, przebywanie na słońcu i to usuwanie stresa, pozytywne myślenie. I teraz tak, co do aktywności fizycznej, jedna godzina, chodzi o to, że przede wszystkim wyjście na świeże powietrze jest niesamowite. Chodzi tutaj o to, że wewnątrz pomieszczeń mamy pewnego rodzaju ładunki. Ładunki elektromagnetyczne, produkowane przez routery Wi-Fi, elektrykę, lampy, urządzenia LCD. Tak naprawdę wszędzie są ładunki elektryczne, które nie są naturalne, więc nie dają równowagi organizmowi. Przez to organizm jest wykończony lub przeładowany. Jeżeli wychodzimy na zewnątrz, tych ładunków tam nie ma, ponieważ otoczeni jesteśmy naturą. Tak jak w pomieszczeniach możemy mieć do 70%, 80% zanieczyszczeń elektronicznych, mówię o promieniowaniu nieszkodliwym tak naprawdę, ale jednak częstotliwości, która nie jest naturalna, a wychodzimy na zewnątrz i tam tego właściwie nie ma, może być, nie wiem, 1% lub 2% ze względu na, nie wiem, jakieś, nie wiem, linie wysokiego napięcia, czy tam coś w tym stylu. Nie jestem ekspertem, tym podaję takie proste przykłady, po prostu takie, które każdy z nas potrafi zauważyć, myśląc logicznie. To wtedy, wychodząc na zewnątrz, rozładowujemy napięcie naszego organizmu i tak jakby wprawiamy układ nerwowy w prawidłowe funkcjonowanie. Czyli dajemy mu tak jakby takiego kopa. To trochę tak jakby, nie wiem, wziąć zimny prysznic. Nagle organizm jest mega obudzony. Czyli to wyjście na zewnątrz. Ale jeżeli na przykład ktoś z Was chce naprawdę poprawić sobie stan umysłu, wtedy powinien jeszcze dołączyć przy tym wyjściu na zewnątrz wysiłek fizyczny. I teraz, jeżeli chodzi o ten wysiłek fizyczny, chodzi tutaj o jogging albo, nie wiem, albo o, nie wiem, jazdę na rowerze, szybki trucht.
I chodzi o to, że trucht, chyba tak się mówi, chodzi o takie, wiecie, szybkie chodzenie. Tak naprawdę powiem wam, że odkąd dopiero teraz zacząłem moją edukację w akademii, zacząłem bardzo dużo mówić po polsku, wcześniej bardzo dużo mówiłem po angielsku, a poniekąd miałem taki okres, że norweski też królował w moim życiu. I teraz powiem wam, że bardzo czasami jest mi ciężko znaleźć jakieś słowo i to nie jest to, że ja, nie wiem, gwiazdorza albo, nie wiem, udaję jakiegoś takiego, nie wiem, pokolenia MTV, tak się mówi. Tylko po prostu naprawdę nie jestem pewien co do niektórych zwrotów już. Doszło do tego, naprawdę. Mhm. No. I teraz tak, no i właśnie jeżeli mamy ten szybki chłód, o, może na zewnątrz, może tak, i tekst, tak. Chodzi o to, że jeżeli minimalnie to jest 25 minut, bo po 25 minutach dopiero, czyli tak, jak odbędziemy 20 minut, to jest super dla organizmu, już jest plusik, jesteście zajebiści wtedy, naprawdę super, jesteście awesome, naprawdę. Ale jak po 25 minutach tak naprawdę dopiero zaczyna się to dobro, bo po 25 minutach zaczynają się takie procesy, to są procesy cardio, nieraz o tym czytałem. No potem Karolina mogłaby wam więcej opowiedzieć na ten temat. No to wtedy dopiero zaczynamy te właściwe procesy organizmu, które są zaprojektowane podczas projektowania treningów przy zmianie sylwetki ciała lub poprawiania kondycji. Czy tam jakichś innych wartości, czy tam walorów, to co sobie tam zaplanujemy z trenerem albo sami. Czy tam też możemy mieć pomoc dietetyka, jeżeli ktoś ma na to ochotę lub tam trener może też występować suplementarny, który dobiera suplementy po prostu. I teraz tak, po tych 25 minutach dopiero zaczynają się procesy takie bardzo pozytywne i tak naprawdę ta 26 minuta jest najcenniejsza i każda w górę, ile wytrzymamy. I tak naprawdę, jeżeli trening trwa 45 minut, nasz taki cardio, jogging czy jazda na rowerze, to te 20 minut są złote po prostu, to jest czyste złoto. Bo te pierwsze 25 minut dopiero wprawia organizm w ten stan. I powiem wam tak, że zapewne jak ktoś to obejrzy, nie wiem, jakiś tam trener, to poniekąd się ze mną zgodzi, a poniekąd nie. Bo też akurat mówienie o tym zależy od kontekstu, ponieważ chodzi tutaj o to, że no to zależy od organizmu też człowieka poniekąd, ten czas dokładnie, ale tak się mówi, average jest taki, średnia, 20-25 minut. I to właśnie był przykład tego, co się dzieje, average, no. Average, średnia, no. I teraz tak, kolejny aspekt był przebywanie na słońcu. To chyba każdy z nas wie, że jesteśmy poniekąd istotami zwierzęcymi. A tak naprawdę, jakby nie patrzeć, to różnimy się od zwierząt tylko tym, że mamy wartości umysł, posiadające wartości intelektualne i wysoko rozbudowane tak samo inteligencję emocjonalną. Bo zwierzęta też mają emocje, ale nie mają inteligencji emocjonalnej. Nie są w stanie rozważyć, czemu dać emocje, a czemu nie i jak je pohamować, a jak nie. A my możemy. I właściwie to tylko poniekąd z takiego punktu widzenia biochemii, tylko tym się różnimy od zwierząt, od ssaków. I tak jak wiecie, promieniowanie słoneczne świetnie wpływa na przede wszystkim regenerację organizmu. Nie wiem, czy wiecie o tym, a też jest taka kwestia sporna tutaj, bo podobno kiedy jest słońce, powinniśmy właśnie nie zasłaniać oczu i dać wpaść jak najwięcej światła w nasze źrenice, żeby otworzyć mózg, prawda? I wtedy właśnie zablokować, właśnie odblokować produkcję serotoniny, a zablokować nadwyżki produkcji melatoniny wtedy, żeby czasem nie produkować senności, a produkować hormony szczęścia i pobudzające, bo tam adrenalina, noradrenalina, koronadnerczy też bierze tym udział. Jeżeli chodzi o takie euforyczne stany, nawet są one powodowane właśnie pod wpływem słońca. No i wtedy w ogóle wszystkie komórki organizmu dostają taką informację, to tak można by powiedzieć, śmiesznie nazwać, że chce nam się żyć. Wszystkie procesy regeneracyjne są uruchomione, wszystkie procesy rozbudowy nawet mięśni, wszystkie procesy spalania tkanki tłuszczowej są na lepszym poziomie. Wiadomo, regeneracja skóry. Słońce wpływa na produkcję witaminy D. I wtedy jest to właśnie bardzo ważne, jeżeli ktoś się suplementuje witaminą D, trzeba ją natychmiast odłożyć, jeżeli są dawki słońca, światła. Ponieważ chodzi tutaj o to, że jeżeli byśmy zażywali witaminę D, a jeszcze mieli nasłonecznienie, w
wtedy nasz organizm sam nie produkuje dużej ilości, bo ma już ją w swojej strukturze organizmu, w komórkach, bo ją dostarczyliśmy z zewnątrz. Wtedy jest to bardzo ważne, bo wtedy on wie, że jest jej dużo, więc skóra jest ładowana fotonami światła, a tak naprawdę jest blokada nieprodukowana jest przez skórę witamina D. A jeżeli jej nie stosujemy wtedy, kiedy są wysokie dawki światła, wtedy organizm ma deficyt witaminy D wewnątrz, bo nie stosujemy jej z zewnątrz i wtedy skóra jest zmuszona właśnie produkować największą ilość. A my właśnie chcemy doprowadzić organizm do stanu naturalności, do stanu balansu i równowagi. Chcemy, żeby ta skóra produkowała jak największą ilość witaminy D. To tylko chciałem to zauważyć. Przy okazji tutaj mogę jeszcze co do tej melatoniny, którą stosuje się na noc, zauważyć taki aspekt, że to jest to samo. Jeżeli my ją stosujemy, to wtedy uodparniamy nasz organizm na produkcję własną melatoniny. A prawidłowy higieniczny sen powinien wyglądać tak, że jeżeli planujemy zasnąć o 11.30, na przykład o północy, to właśnie o 11.30 już powinniśmy leżeć w łóżku i wyłączyć wszystkie urządzenia cyfrowe, żeby dać naszemu umysłowi odpocząć. I powiem wam, jak ja, jako osoba uzależnioną wcześniej poniekąd od social media, towarzystwa, oglądania filmów całą noc. Ja nawet światło nie wyłączałem czasami na noc, bo miałem to gdzieś. I nagle zmieniam całkowicie swoje nastawienie, swoje życie. Stało to się w przeciągu ostatnich, tak jakby łącznie to był proces, 4 lata około. No ale już jestem po tej stronie, już tak jakby po tym procesie znalezienia czynników, które wpływają bardzo prawidłowo i korzystnie na moje życie, to powiem wam, że teraz już to rozumiem, jak bardzo sen jest higieniczny, jestem 100% dowodem na to, że naprawdę jak tak zrobicie, a cały dzień na przykład ja pracuję czasami od 7 rano, jestem przy komputerze i też mam bardzo wysoki nakład wydatku intelektualnego, dużo energii na to zużywam, ponieważ uczę się nauk ścisłych, a poniekąd też, bo wiecie, są dwie półkule, jedna odpowiada za nauki ścisłe, druga za nauki rozwój kreatywny, zdolności kreatywne i tam potrzebujemy balansu. I powiem wam, że jak znowu na przykład zbytnio angażuję się w nauki techniczne, bardzo mam ochotę, nie wiem, edytować jakąś grafikę, więc to jest super dla mnie. I powiem wam, że po całym takim dniu, mimo że jestem prześwietlony poniekąd światłem, ale mam tą godzinę na zewnątrz minimalnie, plus te inne zalecenia stosuję, no to powiem wam, że daję sobie radę. I rzeczywiście 23.30 i zaśnięcie o północy. Budzi was o 7, wszystko jest idealnie tak, jak zaplanowaliście. A tak naprawdę to nie wy to planujecie, tylko wy tak naprawdę zezwalacie swojemu organizmowi wrócić do rytmu dnia i nocy, do równowagi, do balansu, który on naprawdę sam cały czas pragnie wywołać. Ale wy na to nie pozwalacie i go zamęczacie po prostu. Oglądając filmy do 3, do 4 nad ranem, a potem wstawając z mocną kawą, nie wiem, o 8, no prawie zabijając swoje komórki przez brak regeneracji, niedotlenienie i no i poza, no nie ma w tym nic dobrego tak naprawdę. Tak. No i z tą melatoniną, no to tak wiadomo, to co powiedziałem, że im częściej ją stosujemy sztucznie, tym nasz organizm wytwarza jej coraz mniej. I to trzeba wiedzieć. To jest bardzo ważne. I teraz tak. Widzę, że dość oficie te moje wypowiedzi trwają i są realizowane właśnie teraz. Więc wychodzi na to, że no, jeżeli chodzi o ten stres i wszelkiego rodzaju czynniki działania umysłu, będą one za to w kolejnym filmiku. Więc już wkrótce kolejny filmik, już do niego lecimy. I tak jak mówię, teraz taka mała przerwa. Film będzie może opublikowany za niedługo, a może puszczę je wszystkie w jednej serii, zobaczymy jak zadecyduję. Także na razie tymczasowo. Ja czekam na lajki, komentarze i subskrypcje, żeby wiedzieć, żeby takiego rodzaju filmiki robić. I wiecie. I do zobaczenia już wkrótce, tak?